Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. W jednym z bloków przy ulicy Zajączka w Wałbrzychu odchody są wszędzie. W mieszkaniu jednego z lokatorów, na schodach, a toaleta wygląda jakby od dłuższego czasu nikt jej nie sprzątał, a z niej korzystał. Lokatorzy nie wiedzą, co zrobić z uciążliwym sąsiadem. Po naszej interwencji pomocną dłoń wyciąga zarządca budynku, czyli Miejski Zarząd Budynków. Smród czuć już na zewnątrz. Do jednego z bloków przy ulicy Zajączka w Wałbrzychu nie można wejść, bo w całym bloku czuć niewyobrażalny smród, jaki wydobywa się z jednego z mieszkań. Tu jest taki smród, że nie idzie nawet przez ulicę. Proszę bardzo stanąć i koło tu. I tego to każdy zatyka, mówi, Boże, co tu się dzieje? Przecież to było piękne mieszkanie. Piec, to wszystko. I okna nowe wstawili, kurcze plastikowe, no to wprowadzili. On gdzieś tam miał, gdzieś siedział w więzieniu czy coś, i wiem, dodali to. I co, tam po miesiącu to sam burdel się zrobili. Zaczęli te kraty rozbijać ponad złom. Mieszkanie, które w 2009 roku było po kapitalnym remoncie, dzisiaj przypomina melinę, w której pełno jest odchodów, śmieci i butelek po alkoholu. Na podłodze stoi wiadro pełne fekaliów. Podobnie wygląda toaleta, którą strach otworzyć, i schody, które prowadzą do piwnicy. Do ubikacji nie chodzili, to brali, tak, rzucali te wiaderka, to wszystko z tymi odchodami do śmietniku. Przecież to pod oknami smród. Każdy, kto idzie, każdy. Dzieci też tu patrzą się, bo są takie niesamowite, tutaj odchodzą rzeczy. Ja by dali, kurwa, mieszkanie, kurwa, jakiemuś porządnemu lokatorowi, kurwa, który by dbał o czystość, kurwa, to na pewno by tego by nie było. Ale jak dali, kurwa, jakoś lumpowi, brudasowi, i do tego się doszło. Sąsiedzi podkreślają, że smród i odchody to nie jedyny problem, jaki stwarza uciążliwy lokator. Bardzo często w bloku dochodzi do bujek. Tu było tam chyba z 5 albo 6 mężczyzn i tą jedną kobietę tutaj no, gwałcili. No żeby mnie ja, ona darła się, i to jego pasierbica, czy tam od siostry, czy coś, ten dzieciak. Był domofon, było wszystko. No i właśnie o tacy lokatorzy to dewastują, niszczą. A my po prostu wszyscy, zawsze każdy do mnie, pani Jolu, weź pani to. No to ja schodziłam, dzwoniłam na policję, policja przyjeżdżała, zakładali te maski, ale mówią nic, no ich nie zabierzemy. No to i tak było w dzień. W bloku mieszkają dzieci, a rodzice boją się przede wszystkim o ich zdrowie. Dzieci się po prostu, jak wchodzą do bramy, zatykają nosy, kurtki na głowę, czy tam bluzy jakieś, i po prostu nawet nie każemy się poręczy trzymać, bo tutaj ponoć oni są cali wysypani, mają jakiegoś wierzba albo coś, nie wiem. Także dzieci takie starsze, już 12-13-letnie, to już wiedzą, o co chodzi. Starsi ludzie boją się wchodzić do bloku i z niego wychodzić. Najgorzej w nocy. Ja też nieraz tam przychodzę o 22, mam taką pracę, i te kraty otwierają. A jak odezwie się, to mi ja ci pokażę, ja ci staruchu dam. No to co to, na strach wyjść w ogóle. Nie jestem młody, przecież ponad 70. No. A odezwie się czy coś, to tu siedzą i podskakują i sztukają po mieszkaniach. Wyremontowane 2 lata temu mieszkanie, które zostało przeznaczone na lokal socjalny, dzisiaj zamieniło się w prawdziwą melinę i miejsce schadzek nieciekawych, jak to określają lokatorzy osób. Sąsiedzi zgłaszali wielokrotnie sprawę do Straży Miejskiej i na policję. Zgłoszenie dotyczyło tego, że w budynku dzieją się rzeczy nieprawdopodobne związane z brudem, fekaliami, zabrudzaniem korytarza. Strażnicy weszli do mieszkania lokatora, którego dotyczyło to zgłoszenie, że on jest sprawcą tego wszystkiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że było duże zdziwienie funkcjonariuszy, gdyż osoba ta leżała prawdopodobnie upojona alkoholem, prawie że nie reagowała. Natomiast to, co strażnicy zobaczyli w jego mieszkaniu, to wzbudziło ich wielkie przerażenie. Tak, ten akt jest nam dobrze znany. Dzielnicowy jest tam częstym gościem i obserwuje, coś tam niedobrego dzieje. Wobec tych wszystkich informacji, które zebrał, jak poinformowała mnie pani prezydent 4. komisariatu, zostały przesłane informacje do wszystkich instytucji, które winny takie informacje szczegółowe posiadać. To mieszkanie typowo socjalne, gdzie nie ma wody, nie ma toalety. Wobec powyższego pewne sprawy są utrudnione. Mężczyzna poza tym, według informacji, jaką posiadam, ma lekkie problemy psychiczne. Zarządcą nieruchomości jest Miejski Zarząd Budynków. Kierownik MZB Śródmieścia Anna Kwiecień o tym, jak wygląda jedno z mieszkań przy ulicy Zajączka, dowiedziała się dopiero od nas i jednocześnie zapewniła, że zajmie się sprawą.
Jako administracja nie mieliśmy zgłoszenia od lokatorów, że ten lokal jest brudny, że dzieje się, że ten lokal jest zanieczyszczony i tak jak wcześniej pani powiedziała, że części wspólne są zanieczyszczone. Ze względu na sytuację życiową uciążliwego lokatora Anna Kwiecień twierdzi, że potrzebna będzie pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracownika socjalnego. Musimy podjąć działania związane ze współpracą z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Istnieje możliwość, żeby ten lokal oczyścić, zlecić oczyszczenie, wydezynfekować i w tym kierunku będziemy robić działania przy współpracy właśnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Kierownik MZB zapewnia, że jeszcze dzisiaj części wspólne w budynku zostaną posprzątane. Odrębną kwestią jest zrobienie porządku w samym mieszkaniu, bo zarządca bez zgody lokatora nic nie może zrobić. Teraz czas pokaże, jak można rozwiązać problem i jak długo lokatorzy będą zmuszeni żyć w smrodzie. My będziemy się sprawie przyglądać. Tylko 3 taksówki mogą stać na postoju przy ulicy Kościuszki. Nie trudno się domyśleć, że taksówkarzom nie odpowiada to rozwiązanie. Z kolei Straż Miejska zapowiada, że za złamanie przepisu będzie bezwzględnie karać kierowców. Wałbrzyscy taksówkarze od lat skarżą się, że w mieście jest za mało postojów, a oni traktowani są per noga. Choć na rozwiązanie tego problemu nie znaleziono jeszcze złotego środka, co jakiś czas czara goryczy przelewa się, a taksówkarze zaczynają mówić. A 3 taksówki zrobili tylko postój i gdzie mamy tutaj oczekiwać na postój? Na Młynarskie zabronili nam w ogóle stać i nie wiem, co tam będzie dalej. Niedawno taksówkarze skarżyli się, że zlikwidowano postój przy ulicy Kusocińskiego na Piaskowej Górze. Teraz problem pojawił się na ulicy Kościuszki, gdzie po rewitalizacji na postoju stać mogą tylko 3 taksówki. Malutki trochę się zrobił. Tak, bo kiedyś większy było więcej auta, ale to nie tylko tu jest ten problem, bo przecież jest 350 licencji wydanych na miasto, a tak naprawdę nie mamy gdzie parkować. Zastępca komendanta Straży Miejskiej Kazimierz Nowak przyznaje, że problem z taksówkarzami ciągnie się od kilku lat, ale teraz strażnicy będą karać wszystkich, którzy łamią przepisy. Problem na chwilę obecną się pojawił po raz kolejny. Myślę, że tutaj należy naprawdę podchodzić do tego drastycznie i kierowcy muszą mieć świadomość tego, że tam mieszkają ludzie i to, że oni tam mają swój postój, nie może być przyczyną do tego, że mieszkańcom się żyje źle. Taksówkarze mają pretensje, wysuwają swoje żądania, ale sami też nie są bez winy, a ich zachowanie często budzi niezadowolenie mieszkańców. Odtwarzają głośną muzykę, szczególnie wieczorem w nocy, z radioodbiorników, które mają w samochodach, zanieczyszczają teren. I załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne w pobliskich bramach i podwórkach. Słyszałem o tym, co słyszałem, ale czy to prawda jest, czy nieprawda, czy nie wiem. Prawda jest taka, że no, silnik też troszeczkę słychać, prawda? W nocy troszeczkę się niesie po budynkach, no chyba rzecz oczywista, ale no, gdzieś musimy chyba parkować, ale z drugiej strony klient, który nie może znaleźć taksówki, też jest niezadowolony. Nowak podkreśla, że dla taksówkarzy, którzy złamią przepisy, taryfy ulgowej nie będzie. Podobnie jak dla kierowców, którzy parkują na ulicy Młynarskiej. Nie tylko w stosunku do kierowców taksówek, ale również do pozostałych kierowców, którzy w sposób naprawdę dowolny parkują na ulicy Młynarskiej. W tej chwili na ulicy Młynarskiej mamy strefę zamieszkania i przypominam, że w takim miejscu można parkować tylko w miejscach wyznaczonych, a tam takich miejsc nie ma. Trudno mówić tutaj, kto ma rację. Może po prostu w mieście jest za dużo taksówek, bo jak mówią sami taksówkarze, wydanych licencji jest 350. Ale jak dodają, każdy chce żyć i pracować. Trwa remont ulicy Wyszyńskiego. Wyremontowana zostanie nawierzchnia jezdni oraz chodniki od ulicy Wrocławskiej do ulicy Broniewskiego. Remont został podzielony na 3 etapy. Trwa remont ulicy Wyszyńskiego. Prace prowadzone są od ulicy Broniewskiego do ulicy Wrocławskiej. Prace remontowe zostały podzielone na 3 etapy, by remont nie stał się kolejnym koszmarem drogowym dla kierowców. Pierwszy etap to jest od Brońskiego do Pastera. Następny etap, to ten drugi, będzie od Pastera do 15-lecia i od 15-lecia do Wrocławskiej. Koszt tego remontu to jest 1 248 000 zł. 50% to środki przeznaczone z budżetu powiatu wałbrzyskiego. Pozostała część pieniędzy pochodzi ze schetynówek. Remont Wyszyńskiego to przede wszystkim nowa nawierzchnia. Obecnie zajęliśmy się kwestiami związanymi z wykonaniem tej nawierzchni na tej drodze oraz z wykonaniem chodników wzdłuż wspomnianej ulicy. W latach 2007-2010 powiat wałbrzyski na remont dróg wydał ponad 10 milionów złotych. Są to drogi Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Aleja Wyzwolenia, część ulicy Długiej, Wyszyńskiego, Kosteckiego. Także muszę powiedzieć, że na 29 kilometrów dróg tutaj w mieście Wałbrzychu
Wykonaliśmy praktycznie 9 km, czyli tak na dobrą sprawę 30% już w tej chwili tych dróg jest wyremontowanych w Wałbrzychu. Na tym jednak remonty się nie skończą. W 2012 roku chcielibyśmy wykonać taki odcinek drogi ulicy Moniuszki od Matejki do skrzyżowania Sikorskiego. Jest to koszt 1,5 miliona złotych. No w tej chwili bilansujemy i szukamy środków finansowych, żeby można było to zadanie rozpocząć. Remont ulicy Wyszyńskiego zakończy się 30 września. Pod koniec lipca w ramach akcji Przebadajmy Wałbrzych, wałbrzyszanie mogli bezpłatnie przebadać wzrok. Teraz przyszedł czas na badania onkologiczne, dzięki którym można wcześniej wykryć chorobę. Kolejka do operacji zaćmy, zdaniem Romana Szałemeja, przekracza 3 lata, a przeprowadzenie tego typu akcji ma służyć temu, żeby wobec Narodowego Funduszu Zdrowia występować jako ośrodek, który potrzebuje wsparcia z zewnątrz. Żeby wałbrzyszanie mieli lepszy dostęp do świadczeń okulistycznych i operacji zaćmy, tak jak we Wrocławiu czy w innych miastach. W tamtym tygodniu byłam u lekarza, no to mam dopiero wyznaczoną wizytę na listopada. Także za długo do czekania jest. A tu chociaż okulary człowiek będzie miał szybciej. Bardzo jest ciężko. W ogóle obojętnie, czy do okulisty, czy do chirurga, czy do ortopedy, jest po prostu jest tragedia. Są takie terminy, że normalnie miesiąc, 3 miesiące, 4 miesiące, jest porażka. Bo po prostu jest porażka w ogóle, co się w ogóle w Wałbrzychu dzieje. Że kiedyś po prostu, kiedyś parę lat temu takiego czegoś nie było, jak teraz jest. Naprawdę. Kolejka jest immanentną cechą każdego systemu opłacanego z pieniędzy publicznych. I te pieniądze zawsze trzeba będzie podzielić na pewne priorytety, prawda? Zawsze w niektóre działy trzeba kierować większy strumień, w inne mniejszy. Natomiast na pewno nie będzie tak, że zlikwidujemy kolejki do zera, bo to jest po prostu nierealne. Natomiast musimy pracować na to, żeby te kolejki były w miarę możliwości jak najkrótsze. Szulc podkreśla, że jeżeli choroba zostanie wykryta we wczesnym stadium, to dużo łatwiej można jej zaradzić. Dlatego jego zdaniem organizowanie takich akcji jest ważne i uzasadnione. Podczas badań okulistycznych wzrok przebadało około 100 wałbrzyszan. Bynajmniej człowiek szybko i zwinnie dostał się i ma zbadany wzrok. Jestem z tego bardzo zadowolona w ogóle, bo niektóre na przykład nie stać na to, że można było zrobić im na przykład badania. 4 sierpnia w Galerii Wiktoria i hipermarkecie Tesco w godzinach od 11 do 18 zostaną przeprowadzone badania onkologiczne. Onkolodzy będą badać pacjentów, żeby wykryć wcześniejsze stadium choroby. Jak twierdzi Szałemej, na jesień może uda się przeprowadzić bezpłatne badania cukrzycowe i kardiologiczne. Zdrowie jest najważniejsze. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wspólnie z Fundacją Votum zorganizowało zbiórkę krwi w Wałbrzyskiej Bibliotece, a w rynku stanął tyflobus, przed którym przedstawiciele Fundacji Szansa dla Niewidomych prezentowali sprzęt, który dla osób niewidomych i słabowidzących może być szansą na normalne życie. Akcja Tyflobus została zorganizowana po raz drugi. Jej celem jest pokazanie rozwiązań ułatwiających życie osobom słabowidzącym i niewidomym. Wolontariusze prezentowali różnego rodzaju urządzenia i akcesoria, takie jak mówiący termometr czy ciśnieniomierz. Były także wypukłe książki dla dzieci oraz atlas Polski pisany za pomocą języka Braille'a. W szczególności jednak wolontariusze z fundacji skupiali się na prezentacji sprzętu do zastosowań dla urzędów i instytucji publicznych. Oprócz takich rozwiązań udźwiękawiających urząd, gdzie można poprzez komunikaty głosowe opisać, gdzie w jakim skrzydle co się znajduje, gdzie można coś załatwić, to jest w formie bazy i pilota zakładanego na rękę osobie z dysfunkcją wzroku i ona będzie po prostu, będąc w pobliżu tej bazy, naciska któryś z przycisków i odsłuchuje komunikat opisujący, gdzie w danym urzędzie co się znajduje. W tym samym czasie w Bibliotece pod Atlantami trwała kolejna zbiórka krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Pracownicy centrum przez cały czas apelują do mieszkańców, by oddawali krew, której podczas wakacji szczególnie brakuje. Dlatego właśnie coraz częściej widujemy pracowników centrum w różnych miejscach Wałbrzycha. Podejmujemy szereg różnych działań, żeby zachęcić ludzi, tych, którzy być może gdybyśmy działali tylko w naszym centrum, nigdy nie przyszliby i tej krwi nie oddali. Dzięki temu, że jesteśmy widoczni, coraz więcej ludzi przychodzi i krew oddaje. Krew jest lekiem, którego w żadnej aptece nie można kupić. Tylko i wyłącznie zdrowy, dorosły człowiek jest źródłem krwi, dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby ludzie mieli świadomość, po co istniejemy, po co tą krew się oddaje i że tylko właśnie dzięki nim można ratować ludzi. Wałbrzyskie Centrum wspomaga przy tej akcji Fundacja Votum, która pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach. Przy okazji wizyty w Wałbrzychu przedstawiciele fundacji przełamują mity o oddawaniu krwi krążące wśród ludzi.
Oddawanie krwi uzależnia, to znaczy, że jak już się raz odda krew, to później organizm potrzebuje tą krew systematycznie, co 2 miesiące mężczyźni, co 3 miesiące kobiety oddawać i upuszczać, że tak powiem, tej krwi. To jest oczywiście nieprawda, oddawanie krwi nie uzależnia. Ja sama jestem krwiodawcą taki, który oddaje krew raz, 2 razy do roku i nie odczuwam żadnych dolegliwości ani dyskomfortu wewnętrznego, że tą krew musiałabym oddawać częściej. Stereotypy i zwyczajny strach to największe bariery, z którymi mierzą się niektórzy ludzie wahający się przed oddaniem krwi. Jednak ci, którzy zdecydują się pomóc, twierdzą, że nie ma się czego bać. No super uczucie, naprawdę. Bardzo dobrze się z tym czuję. Ciąże sam będę jakiejś potrzebował i zresztą to nic mi nie kosztuje oddanie takiej krwi. Bo samo poczucie, tak jak patrzyłam na tą krew, to wiem, że komuś mogę pomóc. Sama wiem, bo kiedyś musiałam też dostać krew, bo straciłam dużo krwi i musiałam dostać. No i świetne to jest. No. Czy narzeczona mi tak namówiła, mówi w końcu coś zrobić dla innych i tak się zdecydowaliśmy. Oprócz tego typu zorganizowanych akcji, codziennie można zgłaszać się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu, by tam oddać krew. Trwają prace nad polsko-niemieckim spektaklem teatralnym Odyseja z Second Life. Aktorzy Teatru Odnalezionego razem ze swoimi niemieckimi partnerami scenicznymi pokazali owoce 10-dniowej wspólnej pracy. Jak zapewnia szef teatru Łukasz Duda, to dopiero początek. Z naszymi niemieckimi sąsiadami już od dłuższego czasu usiłujemy przełamywać tabu na temat przeszłości historycznej. Usiłujemy zacierać stereotypy i schematy dotyczące myślenia o sobie nawzajem. Międzynarodowe Warsztaty Teatralne Odyseja to wspólny projekt JCK w Jeleniej Górze, Miasta Jelenia Góra, Socjokulturalnego Centrum Kultury Steinhaus-Bautzen i Teatru Odnalezionego. Właśnie ten projekt penetruje te rejony. Jakby bardzo dużo rzeczy zostało przygotowanych pod kątem realizacji tegorocznych warsztatów, począwszy od przygotowania tekstu, napisania tego tekstu przez Wojtka Wojciechowskiego, przez bardzo precyzyjne opracowanie układów tanecznych, przez szkolenie cyrkowe, przez prace aktorskie. Te różne rzeczy, które jakby są, to jest dopiero szkic i to jest dopiero baza, która może stać się, wydaje mi się, bardzo ciekawą koncepcją na spektakl. A spektakl w koncepcji swojej ma formę gry komputerowej, w którą wnika Odyseusz. Podróżuje, ale przez kolejne poziomy trudności w swoim Second Life. Postaci są wyraziście narysowane, dotykają istotnych problemów, mimo swojej bajkowości czy baśniowości czasami. Problemów naszej triady narodowej, Bóg, honor, ojczyzna, a także problemów ludzkiego traktowania nas wszystkich bez względu na status społeczny. Czy młodzi ludzie, którzy przyszli na przedstawienie, wiedzą, kto to był Odyseusz? Postać mitologiczna, ten, który przez 10 lat wracał do domu. Tak myślę, że to będzie raczej właśnie jak spektakl o podróżach, powrocie gdzieś. Tak mi się wydaje. W najbliższych planach w październiku Odyseusz powędruje do Burgtheater, by po kolejnej pracy warsztatowej, analizie tekstu, wnikliwemu przyglądnięciu się koncepcji, znów pokazać się w ulepszonym nowym wydaniu widowni jeleniogórskiej. My znaleźliśmy w Jeleniej Górze dyrektora Steinhaus, który nieoficjalnie zjawił się na premierze i zapytaliśmy o współpracę z Teatrem Odnalezionym. W 2010 roku zaczęliśmy współpracę z konkretnym projektem Auftaktem. Projekt teatralno-taneczny w połączeniu z breakdance'em, własną muzyką. Od tego momentu praktycznie co miesiąc coś się dzieje. Dziś przyjechałem na kolejną premierę przygotowaną przez Łukasza. Wiem, że czeka mnie coś dobrego, bo go znam od najlepszej strony, a poza tym będzie to kolejna inspiracja do naszych projektów, które mają odbyć się w kolejnych miesiącach. Möchten heute neue Inspirationen holen für die nächsten Vorhaben. A w najbliższym czasie spotkanie z Tangiem. Za kilka dni projekt filmowy. Będzie to tym razem animacja. W następnych miesiącach impreza bożonarodzeniowa. Współpraca z niemieckimi sąsiadami, jak widać, przynosi wymierne efekty. Czasy PRL-u dawno minęły, jednak niektórzy nadal je wspominają. Spytaliśmy Wałbrzyszan, czy żyło się wtedy lepiej i jakie ikony PRL-u zapamiętali do dziś. Mały Fiat. I mały Fiat, duży Fiat. Ikona PRL-u. Partia PZPR, o to chodzi? No, stan wojenny oczywiście. Ubecy. Puste półki. Nie można było wyjeżdżać za granicę, bo paszporty zaraz zabierali. Trudno powiedzieć, tych ikon było dużo. Główne kartki, to my pamiętamy.
PRL, z budownictwem, no, budowano wtedy cały czas, no, bloki, osiedla. No jedynie co, to Edward Gierek z tamtych lat. Więcej to ja po prostu polityką się nie interesowałem, no wiadomo. PRL? Nie wiem, za młode chyba. PRL z komuną chyba raczej tylko, nie? Te kartki były, no musiały być, bo w tym czasie inaczej nie mogło być. Bo gdybyśmy byli bez kartek, to w ogóle, ale to były okropne czasy. Lepiej nie wspominać. No PRL, co było? Kartki żywnościowe. Kolejki. Kolejki, tak. Długie kolejki przede wszystkim. Pralki, franie, adaptery, bambino. Wiele rzeczy, które mamy kultowe, nie? Fiat, syrenka, później odnośnie no, pralka, pierwsza, automat. Co tam jeszcze? Kręcony, wyrzymaczka ręczną, co tam jeszcze? No wiele rzeczy. O, święta. 1 maja, z tego co pamiętam. No to było bardzo huczne, można powiedzieć, bo jako dziecko człowiek latał stragany. No tam było, że się zmuszało. No pewnie, że się zmuszało i dzisiaj się też do niektórych rzeczy zmusza, jak do pochodów. No ale mówię, ten 1 maja to był takim raczej bardzo wesołym, jak dla mnie jako dziecko wtedy, no to był bardzo wesołym świętem. I... No były takie w okresie zimowym się nosiło kożuchy szyte, tu była taka sylwetka, zakład kuśnierski, gdzie się szyło na miarę takie te nasze typowe kożuchy na zimę. Dużo osób nosiło, w tej chwili się tego nie widzi. Ja pamiętam te czasy, tu tramwaje chodziły, tam leciał tramwaj. Jest wiele sposobów na wykorzystanie wolnego czasu w wakacje. Każdy, kto chciałby go spędzić w otoczeniu prawdziwej sztuki, a nawet tworzyć ją samemu, może skorzystać z bogatej oferty przygotowanej przez Wałbrzyskie Muzeum. Jak co roku przez okres wakacyjny trwa akcja Wakacje w Muzeum. Jest ona skierowana do świetlic, grup kolonijnych oraz osób indywidualnych w każdym wieku. Do tej pory z oferty skorzystało już ponad 600 osób. Teraz maluję bawoły. No, tytuł to Baśniowy Ogród. Ogólnie wszyscy starają się malować coś, no właśnie tego, co nie można zobaczyć na przykład w rynku albo gdzieś indziej, tylko tutaj. Tu jest Zaczarowany Ogród, a tu jest ulica Kościelna. Wszystko razem. To, co symbolizuje Wałbrzych. Chcę namalować, próbuję namalować to drzewo. Tak w zasadzie to jest większą abstrakcją, dlatego że nie ma kwiatków żadnych. Największą zaletą wakacji w muzeum jest jej różnorodność. Uczestnicy mają możliwość wyboru najbardziej interesujących ich zajęć. Oprócz obcowania ze sztuką w formie zabawy, mogą tworzyć ją samemu. Do tej pory można było uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych, można było uczestniczyć w zajęciach, które ja prowadzę, są zajęcia z malarstwa. Można było uczestniczyć w zajęciach ceramicznych, które prowadzi pani Jadwiga Kornecka-Cebula. One są naprawdę bardzo ciekawe. Są zajęcia Pan Samochodzik i Tajemnica Pałacu Albertich, czyli takie bardzo interaktywne zwiedzanie muzeum. To jest oferta przeznaczona raczej dla grup. Dyrekcja muzeum liczy na to, że przyciągając do swojej placówki najmłodszych, zaszczepi w nich większą potrzebę skłaniania się ku wartościowym formom spędzania wolnego czasu. O ile do tej pory muzeum kojarzyło się z taką placówką zamkniętą, hermetyczną, teraz muzeum jest instytucją żyjącą, także jest ogólnie dostępną dla dzieci, młodzieży i w ogrodach mogą się realizować. Zajęcia w ramach wakacji w muzeum nadal trwają. Pełna oferta organizowanych warsztatów dostępna jest na stronie internetowej Wałbrzyskiego Muzeum. Teraz posłuchajmy opinii dziennikarzy z wałbrzyskich redakcji na temat wydarzeń mijającego tygodnia. Najważniejsze wydarzenie mijającego tygodnia to z pewnością nowe wątki w aferze związanej z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji. Okazuje się, że z kasy spółki miejskiej zniknęło nie pół miliona, ale ponad 800 tysięcy. Do wyprowadzania pieniędzy przyznał się były prezes Ireneusz Zarzecki. Sprawę będzie wyjaśniać prokuratura. Przykre jest to, że w mieście, w którym ściąga się pieniądze od mieszkańców za bilety, szefowie spółki kradną grube tysiące, sumy zbliżające się do miliona złotych i niestety w takim świecie żyjemy. Zobaczymy, co będzie dalej. Miejmy nadzieję, że sprawa w prokuraturze znajdzie swój pozytywny koniec i winni zostaną karani. Skupieni na mniej lub bardziej ważnych politycznych sprawach, które ostatnimi czasy elektryzują Wałbrzych i Wałbrzyszan, czasami zapominamy rozejrzeć się wokół i zobaczyć, jak z dnia na dzień
Na całe szczęście ładnieje nasze miasto. Wystarczy przejść się przez Śródmieście Wałbrzycha, by zobaczyć, jak remontowane są kolejne kamienice, jak dawno zapomniany blask odzyskuje pasaż pomiędzy rynkiem a Placem Magistrackim, gdzie tak niedawno jeszcze biegały tylko psy i rosły góry śmieci i zapuszczona trawa. Mam nadzieję, że te wszystkie zmiany dalej będą powodować, że wizerunek naszego miasta, wizerunek Wałbrzycha będzie lepszy nie tylko na zewnątrz, ale i wśród samych Wałbrzyszan. Bardzo cenną akcję zorganizowało Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu razem z Fundacją Votum. W bibliotece pod Atlantami zostały ustawione stoiska do poboru krwi i w ten sposób co najmniej kilkanaście osób, zachęcone tym, że no można wejść, oddać krew po prostu po drodze między zakupami, rzeczywiście to zrobiło. Były tam osoby, które przyszły pierwszy raz i dzięki temu, że miały po prostu łatwo, blisko, osoby potrzebujące zyskały krew. Zresztą to nie pierwsza taka akcja Centrum Krwiodawstwa. Jest lato, krwiodawcy stali są na urlopie, a tak jak mówią osoby pracujące w centrum, jest więcej wypadków, są dzieci na koloniach, zdarzają się różne sytuacje i po prostu krwi potrzeba więcej. Mniejsza podaż, a większy popyt. Dlatego centrum bardzo się stara właśnie, żeby pozyskać tych krwiodawców w różnych innych sytuacjach i dlatego to, co się działo w bibliotece pod Atlantami, to jest takie jednocześnie pocieszające i takie budujące, że jest po prostu odzew na takie akcje. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w specjalnym wydaniu serwisu informacyjnego w bloku wyborczym w niedzielę. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.